Powiedzmy, że mamy imprezę urodzinową, a to jest lista zaproszonych gości. Jest tu całe mnóstwo liczb mówiących, ile kto ma lat. I powiedzmy, że jesteśmy ciekawi, ile przyjdzie dzieci w wieku określonym przez każdą z tych liczb. Żeby sobie trochę pomóc w naszych rozważaniach, możemy narysować sobie coś, co nazywa się wykres częstości. Albo liczebności. Różni ludzie różnie go nazywają. Na przykład Amerykanie mówią na niego wykres liniowy, co jest dziwne, bo nie ma tu żadnych linii. My go nazwijmy umownie wykresem kropkowym. Kropkowy wykres częstości. Najpierw narysujmy oś liczbową, na osi zaznaczymy zakresy dla każdego wieku. Mamy tu dzieci w wieku od 3 aż do 7 lat i tak zaznaczymy na osi wiek. 3 lata, 4 lata, 5 lat, 6 lat, 7 lat. Nie ma potrzeby zaznaczać dwóch lat albo mniej niż 2 i nie ma też potrzeby zaznaczania czegokolwiek powyżej 7 lat, dziewiątki czy większej liczby lat. Nie ma tu nikogo, kto miałby więcej niż 7 lat. Chociaż jeżeli bardzo chcecie, to możecie zaznaczyć też większe liczby, ale tak jest chyba czytelniej. No i teraz przyglądamy się tym liczbom i zliczamy, ile jest dzieci w wieku każdym z tych zaznaczonych na osi liczbowej. Mamy jednego gościa na imprezie w wieku 3 lat. Możemy sobie nad trójką zaznaczyć kropkę. W sumie może być to też każdy inny znak, na przykład krzyżyk. Wtedy byłby to krzyżykowy wykres częstości, ale niech będą kropki. Ta kropka oznacza, że mamy na imprezie jednego osobnika w wieku 3 lat. Daria, 3 lata. Dalej mamy Irka, który ma 5 lat. Zaznaczamy na wykresie kropkę nad piątką, która reprezentuje pięcioletniego Ireneusza. Potem jest Sylwia, która też ma 5 lat, czyli pojawiła się druga pięcioletnia osoba na imprezie. Na wykresie nad piątką mamy teraz dwie osoby. To jest Irek, to jest Sylwia. Dalej mamy Janusza, który ma lat 6. Na wykresie pojawia się pierwsza osoba w wieku 6 lat. Dalej Wiktoria, która też ma 6 lat. Wrzucamy ją do tej samej kolumny, w której są wszyscy sześcioletni. Teraz Luke, który ma 7 lat, będzie kropka tutaj. I na koniec Ania, która ma 6 lat, tak jak dwie inne osoby wcześniej. No i właśnie o to chodzi, żeby wszystkie te dane, które tu zostały przedstawione w tabelce, przedstawić na wykresie. A warto takie wykresy rysować, dlatego że pomaga to zobaczyć, ile dzieci w jakim wieku jest na imprezie. Widzimy to też w tabeli, ale trochę trudniej jest się w tym połapać. Jeżeli spojrzymy na wykres, to wszystko jest czytelne od pierwszego spojrzenia. Widać od razu, że nie ma nikogo tutaj w wieku 4 lat. Na imprezie nie ma żadnego czterolatka. A spójrzcie tutaj: 6 lat ma najwięcej gości na imprezie. I jeżeli zadamy sobie pytanie, gdybyśmy nie mieli tej tabeli, możemy ją sobie na chwilę zasłonić, mamy tylko wykres, to jest wiek w latach. Każda kropka reprezentuje gościa, który przyszedł na imprezę. I gdyby ktoś teraz zapytał na podstawie tego wykresu, ilu jest imprezowiczów w wieku powyżej 5 lat, no to odpowiadamy. Więcej niż 5 to albo 6, albo 7 starszych niż 7 lat w ogóle nie mamy. Zaznaczmy sobie wszystkie kropki, które oznaczają dzieci starsze niż 5 lat. Wszystkie szóstki i siódemki. Mamy 3 sześciolatków i jednego siedmiolatka. Razem jest 1, 2, 3, 4. Razem są 4 osoby, które są starsze niż 5 lat. Możemy też zadać. Przeciwne pytanie na przykład ile jest osób, które mają mniej niż 5 lat? Mniej niż 5 to 4 albo 3. Jeżeli policzymy wszystkie czwórki i trójki, to jest ich jedna. Jest tylko jeden uczestnik imprezy urodzinowej, który ma mniej niż 5 lat. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem.